Pani profesor, obchodzimy Światowy Dzień Schizofrenii. Chcieliśmy spytać, jak tą chorobę się diagnozuje w Polsce i jak się ją leczy? I w jakiej sytuacji w ogóle są pacjenci, jeżeli chodzi o cały system i opieki zdrowotnej, ale też generalnie pomocy społecznej, bo pewnie część pacjentów z tego korzysta. Dzień dobry pani redaktor, bardzo dziękuję za zaproszenie do tej audycji. Proszę państwa, ja może odpowiem z perspektywy psychiatry dziecięco-młodzieżowego, dlatego że my spotykamy się z osobami, z młodymi dorastającymi, czyli z pierwszym epizodem psychotycznym w ich życiu. My nie stawiamy od razu przy pierwszym zachorowaniu diagnozy schizofrenia, dlatego że nie chcemy stygmatyzować młodych ludzi. Objawy, które występują, jeżeli to są objawy psychopatologiczne, tak zwane pozytywne, jak my je nazywamy, czyli z halucynacjami, z interpretacją urojeniową, oczywiście muszą być zaburzenia formalne myślenia, zaburzenia toku, zaburzenia treści myślenia, to my mamy dużo przesłanek w tym kierunku, że faktycznie pójdzie to w kierunku procesu schizofrenicznego. Ale proszę pamiętać, że objawy u młodych ludzi są niecharakterystyczne. One mogą tak samo zaczynać się w zaburzeniach afektywnych, na przykład zaburzeniach depresyjnych, albo zaburzenia afektywne, które też mogą przebiegać z dekompensacją psychotyczną. I to dwubiegunowe, i depresyjne, i hypo bądź maniakalne. Czasem objawy zaczynają się od tak zwanych objawów negatywnych, i wtedy to jest duże wyzwanie dla lekarza, klinicysty, diagnosty, dlatego że objawy są niecharakterystyczne. Są objawy z kręgu odmowy chodzenia do szkoły, wycofania z kontaktów rówieśniczych, zachowań lękowych, ale też zachowania związane z drażliwością, z objawami potocznie nazwanych zaburzeń zachowania. I tylko obserwacja w czasie i bardzo dogłębny wywiad, podkreślę, nie tylko wywiad dotyczący przebiegu choroby u samego młodocianego, ale również wywiad rodzinny dotyczący obciążeń, dotyczący używania środków psychoaktywnych, leków, alkoholu, dla nas ma bardzo duże znaczenie. Czy to jest ważne? No bardzo ważne, dlatego że prawidłowo postawiona diagnoza łączy się z prawidłowym postępowaniem i farmakologicznym, i pozafarmakologicznym, tak? Farmakologicznym, dlatego że to jest młody człowiek na progu kariery swojej życiowej. Uczeń, tak? Najczęściej szkoły średniej, końcówka szkoły podstawowej, czasem student, w związku z tym przed nim duże wyzwanie i duże obciążenie. I pozafarmakologicznym, czyli cały system wsparcia rodziny, począwszy od psychoedukacji, czyli prostym językiem wytłumaczenie, co to jest ta choroba, jak ona się objawia, że nie ma poczucia, nie ma winy ni żadnej ze stron, że ktoś choruje, tak? Choroba żadna nie wybiera. Poprzez cały proces wsparcia i młodego człowieka, i systemu rodzinnego, skończywszy na procesie ukierunkowanej psychoterapii. Pomoc społeczna, tak, jeżeli są to rodziny, które wymagają pomocy socjalnej, nadzoru, pomocy w ustaleniu harmonogramu dnia, procesu leczenia, ułożenia sobie rodzinnych, może nie relacji, ale obowiązków w tym nowym wymiarze, to jest bardzo potrzebne. Ktoś jak asystent rodziny, jak również czasem wsparcie ekonomiczne. A jak wygląda właśnie dostęp do leczenia? Bo mówimy o tym, że brakuje bardzo psychiatrów dziecięcych, brakuje psychologów. Jak wygląda na przykład kwestia terminów wizyt, ale też jak wygląda kwestia dostępu do farmakoterapii?
Tak. Powiedziałabym tak, że to, co jest najprostsze, to dostęp do farmakoterapii, dlatego że w Polsce są dostępne wszystkie nowoczesne leki przeciwpsychotyczne. Te, które mają rejestrację w Polsce, to są dostępne dla naszych pacjentów. Nie wszystkie mają rejestrację od 15 roku życia. To są pojedyncze leki, ale biorąc pod uwagę dobrą praktykę kliniczną i całe działania oparte na dowodach medycznych, po rzetelnej informacji skierowanej do pacjenta, do jego opiekunów, o wskazaniach, o przeciwwskazaniach, o działaniach niepożądanych i po zebraniu stosownych pisemnych zgód stosujemy te leki. Ja też chcę podkreślić, że całe nasze środowisko bardzo jest skonsolidowane psychiatrów dziecięco-młodzieżowych i walczymy o refundację. I też muszę tutaj powiedzieć, że i Ministerstwo Zdrowia, jeżeli wystąpimy o refundację nowych cząsteczek w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej, jeżeli jest to udokumentowane odpowiednimi badaniami klinicznymi, poparte stanowiskiem ekspertów, to jeszcze nam nie odmówiło żadnego leku, refundacji żadnego leku w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej. I to nie tylko chodzi o leki przeciwpsychotyczne. Natomiast jeżeli chodzi o dostęp do lekarza psychiatry dziecięco-młodzieżowego, poruszyła Pani bardzo istotną kwestię, z którą środowisko i ekspertów medycznych, i Ministerstwo Zdrowia, ale również Narodowy Fundusz bardzo się zmagamy od lat, stąd jest wprowadzana w sposób systemowy, ale też podkreślam ewolucyjny, reforma w psychiatrii dzieci i młodzieży. To polega na tym, że osobą pierwszego kontaktu w sytuacji, jeżeli cokolwiek się dzieje z młodym człowiekiem, czy cokolwiek rodzicom, opiekunom się w jakiś sposób nie podoba, budzi ich niepokój, są tak zwane środowiskowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Nazywamy to pierwszym poziomem referencyjnym, gdzie nie ma lekarza psychiatry, ale jest psycholog, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży i do tych poradni można pójść bez skierowania. Tam jest zagwarantowana wizyta i tam specjaliści nawet mogą przyjechać do domu, bo to jest poradnia, która działa w trybie środowiskowym. Zwykle 60% wizyt kończy się w pierwszej poradni, czyli 60% pacjentów nie wymaga pomocy lekarza psychiatry dziecięco-młodzieżowego. To sito jest bardzo potrzebne, dlatego że tam specjaliści, orientując się na podstawie diagnozy psychologicznej, konceptualizacji procesu, czy wyłapania objawów niepokojących, już kierują dalej do poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, gdzie jest lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży lub jeżeli jest to stan zagrożenia życia, zagrożenia zdrowia, to bezpośrednio do izby przyjęć, jeżeli oddziału czy miejsca, gdzie jest oddział psychiatrii dzieci i młodzieży, po to, żeby taki pacjent uzyskał natychmiastową pomoc. Został skonsultowany i do decyzji, czy jest kwalifikowany do leczenia ambulatoryjnego, czy jest kwalifikowany do leczenia szpitalnego. Jak to jest z dostępnością? No, tym wąskim gardłem jednak jest dostęp jeszcze do psychiatry dziecięco-młodzieżowego. Dlatego to rozwiązanie ze środowiskowymi poradniami psychoterapeutycznymi ten proces miało ułatwić. Ja muszę powiedzieć, że tak jak zaznaczyłam, że jest to proces ewolucyjny i my mamy poradnie, w tej chwili będą ogłaszane konkursy
Narodowego Funduszu Zdrowia we wszystkich oddziałach na tak zwane drugie poziomy referencyjne, gdzie będą poradnie i oddziały dzienne dziecięco-młodzieżowe, tak? I to chcemy tak skoordynować, aby na jeden drugi poziom referencyjny, czyli poradnia, w takim poziomie może być sama poradnia, mogą być dwie poradnie, mogą być dwie poradnie i oddział, żeby ona miała pod opieką drugi poziom, miał ze cztery przynajmniej poziomy referencyjne pierwszego poziomu, żeby było to skonsolidowane, żeby było wiadomo, gdzie odsyłać do konsultacji lekarskiej, tam, gdzie będzie niezbędna farmakoterapia bądź weryfikacja diagnozy. Ewolucyjny system, czyli to się nie zmieni z dnia na dzień, ale to, co jest dla nas ważne, że od marca 2020 roku działają pierwsze poziomy referencyjne. Nikt nie przewidział pandemii i okresu 2 lat, tak, kiedy właściwie w zupełnych innych realiach pracowała cała ochrona zdrowia, ale mam nadzieję, że powoli to się prostuje. Tych pierwszych poziomów referencyjnych w kraju mamy ponad 350 już. Jeżeli chodzi o rozwój medycyny, w jakim kierunku myśli Pani, że będzie to szło? Bo Pani wspominała, że właśnie pojawiają się nowe leki. Na ile będziemy w stanie tych pacjentów, zwłaszcza młodych, leczyć na tyle skutecznie, żeby mogli prowadzić takie normalne życie w społeczeństwie. Wiem, że normalne to jest taki względny termin, tak. ale chodzić do szkół razem z rówieśnikami, nie mieć tych epizodów właśnie, nie wymagać leczenia w ośrodku zamkniętym. Bardzo dziękuję za to pytanie. To jest podstawowe zadanie i cel nie tylko naszej reformy, ale programu, Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. I to dotyczy również psychiatrii dorosłych, gdzie powstają centra zdrowia psychicznego dla dorosłych, czyli podstawą jest deinstytucjonalizacja, czyli nie zamykamy pacjenta, czy dziecięco-młodzieżowego, tym bardziej, czy dorosłego w oddziale szpitalnym, w ośrodku zamkniętym, ale staramy się go leczyć w jego środowisku domowym, takim, gdzie czuje się najlepiej, tak, gdzie ma wszelkie warunki swoje, socjalne zapewnione, przyjazne środowisko, gdzie w tych warunkach będzie szybciej, lepiej, w dobrobycie dochodził do zdrowia. I w tym kierunku idzie reforma i w tym kierunku zmierza leczenie w psychiatrii, szczególnie w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej. Natomiast jeżeli chodzi o leki, to ja muszę powiedzieć, że leczymy w Polsce według nowoczesnych standardów i europejskich, i światowych, i nasi pacjenci nie są pozbawieni dostępu do nowoczesnej farmakoterapii. Ważne jest to dla nas, dlatego sięgamy po nowe cząsteczki, dlatego walczymy o refundację tych leków, najpierw o rejestrację i refundację, dlatego że o co chodzi w leczeniu farmakologicznym, żeby lek był skuteczny, ale równocześnie pozwalał młodemu człowiekowi funkcjonować na początku kariery, czyli żeby nie wpływał na funkcje poznawcze, tak ważne dla młodych ludzi uczących się, czyli żeby nie zaburzał pamięci, żeby nie zaburzał koordynacji, żeby nie zaburzał koncentracji, żeby nie powodował senności i to, co jest bardzo ważne, co jest plagą światową zespołu metabolicznego, tak? Czyli otyłość, nadwagi, otyłości, powikłań kardiologiczno-naczyniowych. W tym kierunku zmierzamy i nowoczesnymi lekami leczymy naszych pacjentów, tak jak mówię, mamy do nich dostęp i o każdą nową cząsteczkę walczymy o refundację. Do tej pory z dobrym efektem. Mam nadzieję, że tak będzie nadal, bo nasz pacjent, jeżeli jest dobrze zdiagnozowany, to idzie w dwóch kierunkach. Olbrzymie takie dobro dla pacjenta nie wypadnie z życia, tak, społecznego. A drugie to jest też
makroekonomiczna wielka korzyść. Im lepiej my będziemy leczyć, tym mniej będzie pacjentów chronicznie chorych, przebywających w ośrodkach zamkniętych, tym mniej będzie w efekcie obciążony cały budżet państwa, gdzie będzie dla tych ludzi będzie potrzebna zupełnie inna opieka, no i wypadną z normalnego życia takiego społecznego. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, do widzenia.